Wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Słowo Boże uczy wyraźnie, że kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie, gdyż kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. I to wynika ze słów Pana Jezusa, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Niestety są również niegodziwi, źli ludzie oraz ci, którzy bezrefleksyjnie za nimi idą i powtarzają ich błędy. I tacy ludzie powtarzają za swoim ojcem, szatanem, który powiedział w Eden, czy rzeczywiście Bóg powiedział? To oni tym razem odnośnie Pana Jezusa mówią, czy rzeczywiście Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne? Podważają słowa Pana Jezusa i używają do tego nawet Biblii. I takim jednym z fragmentów, którego używają ci zwodziciele myśli, to jest 1 list Jana, 1 rozdział, 7 werset. A jeśli w światłości chodzimy, jak On jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czyli widzimy, ale skoro chodzimy w ciemności, tak jak On jest w ciemności. Oczywiście przejęzyczenie. Ale jeśli chodzimy w światłości, ale skoro chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa i Jego Syna oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I tutaj podstawa tej argumentacji wrogiej Słowu Bożemu jest oparta na tym, że mówią oni, że słowo jeśli albo skoro, słowo jeśli, w tym wersecie, zdaniem tych zwodzicieli, uczy ich, że osoba zostaje obmyta krwią tylko wtedy, gdy chodzi w światłości, tak jak Bóg jest w światłości. To jest błędna interpretacja. Jeśli ta interpretacja byłaby poprawna, to nauczałaby, że osoba może zostać oczyszczona krwią Chrystusa przez swoje chodzenie. Jest to oczywiście błąd. Więc trzeba zapytać takich zwodzicieli, czy ci, którzy wierzą w tę fałszywą doktrynę, powinni mówić ludziom, którzy chcą zostać oczyszczeni ze swoich grzechów, że jeśli będą chodzić w światłości, będą zachowywać się jak chrześcijanie, to krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyści ich od wszelkiego grzechu? To nic innego jak zbawienie z uczynków. I z pewnością stoi w sprzeczności z innymi miejscami Pisma Świętego, które wyraźnie nauczają, że zbawienie jest nie z uczynków. Tak jak list do Efezjan, 2 rozdział, 8 werset. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku dobrym uczynkom, dla których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Także Tytusa 3,5. Tytusa, rozdział 3, werset 5. Tytusa 3,5. Nie z uczynków sprawiedliwości, które myśmy czynili, ale podług miłosierdzia swego zbawił nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego. Także list do Rzymian 4,5. List do Rzymian, 4 rozdział, 5 werset. Mamy tu powiedziane w następujący sposób. Temu zaś, który nie wykonywa uczynków, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, poczytywaną bywa wiara jego za sprawiedliwość. Teraz mogą powiedzieć, ale to nie jest to, co mówimy. Osoba musi ciągle chodzić w światłości, aby być zbawioną. Jest to jednak wnioskowanie o czymś, czego nie ma w tym wersecie. Werset mówi, jeśli chodzimy w światłości, krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Powinno być całkowicie jasne, co ten werset musi znaczyć. I ten werset musi znaczyć coś całkiem innego, niż mówią ci zwodziciele myśli. Musimy rozumieć, że apostoł Jan pisze z wieloma abstrakcyjnymi stwierdzeniami, które należy traktować jako czarne lub białe, ponieważ chrześcijańskie świadectwo w jego czasach było infiltrowane, przenikane przez pustych wyznawców. Pierwszy list Jana określa cechy prawdziwego dziecka Bożego, a także podaje cechy tych, którzy nie są prawdziwi, ponieważ istnieje coś takiego jak poddanie wyznania człowieka próbie, jeśli mówimy, jak mówią wersety 6, 8, 10, rzeczy te mogą być używane do rozpoznawania tych, którzy przyszli do nich, robiąc wyznanie wiary. Nieporozumienie wynika tutaj z myślenia, że chodzenie w światłości jest praktyczną zachętą. Nie jest to praktyczna zachęta, ale raczej stwierdzenie, dokąd chodzą dzieci Boże. Są w światłości i nie mogą czynić nic innego, jak tylko chodzić w światłości. Nie chodzi o to, czy zachowują się zgodnie ze światłem, jeśli chodzi o ich praktykę. Są w światłości i jeśli odwracają się plecami do światła, wtedy światło po prostu świeci na ich plecy. Jest to abstrakcyjne stwierdzenie wskazujące miejsce, w którym są z Bogiem. Inne rzeczy, które charakteryzują dzieci Boże, wspomniane w tym wersecie, to to, że mają społeczność z innymi członkami rodziny Bożej i że są oczyszczone przez krew Jezusa Chrystusa. Wspomniawszy o tych trzech, o tych rzeczach, natychmiast stają się one sprawdzianem dla każdego, kto twierdzi, że jest chrześcijaninem. Jeśli ktoś mówi, że jest w rodzinie Bożej, a nie zna swojej relacji z Bogiem, światłości i nie cieszy się społecznością z dziećmi Bożymi, ani nie rozumie dzieła Chrystusa na krzyżu, przez które jego grzechy zostały zmyte, mamy ku temu dobry powód, aby uwierzyć, że ich wyznanie nie jest poparte rzeczywistością i może, być może jest fikcją. To jest sedno tego fragmentu. Właściwie ton całego listu. Teraz ktoś może powiedzieć, cóż, znam prawdziwego wierzącego, który chodzi w ciemności. Praktycznie rzecz biorąc, chrześcijanin może chodzić w ciemności, jeśli chodzi o jego czyny, ale pozycyjnie nadal jest w światłości. Jeśli nie jesteś w 100% pewien, że gdybyś dzisiaj umarł, poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, to jest duże ryzyko, że idziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Więc jeśli chcesz być w 100% pewien, że nie pójdziesz do piekła, na które w pełni zasłużyłeś, a do nieba, na które w ogóle nie zasłużyłeś, to uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony i wtedy pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, ale na które zasłużył za ciebie Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu Golgoty za wszystkie twoje grzechy. Wtedy, rzecz jasna, jeśli uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, przestaniesz wierzyć sobie. Jeśli uwierzysz w Jezusa, przestaniesz wierzyć w siebie. Jeśli zaufasz Jezusowi, przestaniesz ufać sobie. I wtedy będziesz miał nieutracalne, wieczne zbawienie. Uwierz zatem Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony.